Obywatele i obywatelki, czas poskromić komunę. Siema, tutaj jest Partia TXA. Dzisiaj poskramiamy komunę na ruskim serwerze. Jeżeli słyszycie te dźwięki, czekajcie. Mam nadzieję, że to słychać. Cholera, dlatego nie wziąłem dźwięków. No bo gramy na ruskim serwerze i kurde, zobaczymy jaki to jest poziom. Tylko nie wiem, czy dźwięki uderzeń nie są za głośne. Na pewno czcionka monet jest bardzo fajna. Zobaczymy jak to będzie, kurde. Ma drugi level. Okej. Mam nadzieję, że dźwięki uderzeń nie są za głośne. On gra z teleportem, okej. Dawaj, Rusku. No dawaj, Ruski! Jezus! O, Ruski mnie prawie zaciukał, ale dobra. Gramy sobie na... przypominam oczywiście o zostawieniu suba, zostawieniu oceny pod filmem i takie tam, to wiecie o tym. I teraz tak, gramy sobie na ruskim serwerze, uznałem, że w końcu trzeba to zrobić. No i kurde, gramy sobie tutaj, nieważna jest postać, akurat wziąłem Yasuo, bo tu był ze skinem i w ogóle. Ale... kurde, ruski serwer, w końcu go odwiedziliśmy. Widzicie, wszystko po rusku jest. Mam nadzieję, że... co ten gościu robi? Zastanawia mnie on. A, mam pinga jakiegoś. To jest Rosja tak zwana. Dobra, wbijam mu reda. Tym tak, ja spoko. Kurde, Jezus Maria, trochę się skupić chcę na tym. Aha, padłem od ruskiego. Fuck, Rusek mnie zapieprzył! Za Polskę, szmato, cię dojadę! O Boże, co ja będę pieprzył w tym filmie? Nieważne, nieważne. Wyłączyłem dźwięki, znaczy muzyczkę specjalnie, żebyście słyszeli te dziwne głosy. Nie jestem pewny, które to jest odgłosów. To nie jest to. Kurde, chciałem. Aha, czekajcie, mam myszkę za wolno, okej. Myszkę miałem trochę za wolno. Muzyka. To też nie jest to. To sobie podgłoszę może. O, mam przyciszone te uderzenia, okej. To jest muzyka, to pieprzyć. Z tym redem to może mi dojechać frajer z Rosji. Ale dobra. Kurde. Komunę trzeba poskramić, także wiecie. Ruski serwer. My się sobie tak, że polatamy sobie może po tych serwerach w końcu. Tak myślałem od dawna o tym. To nie wiem jaka to jest dywizja, to jest problem. Ale... znaczy to był chyba Silver w tamtym sezonie, coś takiego. Tu jest chyba nawet jakiś tłumacz, tam się go da zainstalować. Ale uznałem, że bez tłumacza będzie śmieszniej się grało. O Jezus, Rusku ty. No podejdź, podejdź, no dawaj, dawaj, dawaj. Francyzi... Sojusznik ubity! Przeciwnik ubity, co to jest? Nie mogę z tych dźwięków. Te dźwięki są najlepsze, naprawdę. O fuck. Uderzył mnie tury, tak już macie. Chcę, żebym zmarnował przyciągnięcie na mnie, ale coś mi nie wychodzi to. Ja, 2-0 Lucja, no ale tu nikt nie farmi. Ja też przy okazji. Myślę, że on tu ma wardę. Te dźwięki, no nie mogę z nich. Podejdź tu, Rusku. No dawaj, komuchu. Dawaj, albo pod mur. No strzelaj do Polaka! Dobra. O, będzie mi... on ma budkę, okej. Ale mamy tyle samo momenta chyba.
Raczej powinienem tu zaorać ruskich. Zastanawiało mnie zawsze, jak u nich tam jest poziom. Ale raczej żadnego tu nie ma. Znaczy to jest też tam najniższe elo akurat. To jest akurat taki problem, że to też jest akurat najniższe elo, jakie jest możliwe, no ale. Kurde. Franklin jakiś, dobra. Cyrlicą nie ma napisane nawet tymi swoimi znaczkami. Nie mogę z tego głosu, tego Yasuo tutaj. Ła! Gdyż u mnie turret, chyba. Co?! Ale mnie Rusek upieprzył! O kurde! O luju! Nie spodziewałem się, że Rusek mnie tak napieprzy. Nice, nice. Nieźle. Darius na Yasuo. Może tam jakoś działa. Ma nawet więcej farmy ode mnie, więc. Kurde, nieźle, nieźle, Rusku. No ale spokojnie, komunę zaraz tu poskromimy. No nie mogę się dać komunie, wiadomo. Już komuna w końcu upadła, więc u mnie nie może powstać. Ja muszę dodeptać, tylko dodeptać to dziadostwo. Dobra, chodźmy tam na tego topa. Cenik ma. Strasznie śmieszna ta czcionka jest. Jest strasznie duże te napisy są. Pewnie cyrlicą są normalnego wzrostu, tak jakby. Ale no, tymi napisami. Tutaj chyba nikt nie ma cyrlicy. Dobra, wszystko wzięte. Tylko on ma nadal więcej ode mnie farmy. On ma 3-1, o kurde. Przeciwnik ubity. To double kill to było. Nie mogę. Taki typowy ruski akcent. To tak brzmi. A! Patrzcie sobie ten Darius ode mnie. Co jest? W ogóle ja mam to włączone? Zatrzymanie, dobra. Włączone to nagrywanie. Szybałem. Master no jest patolą. Nie ma reda, szkoda. Dariusa gdzieś wypieprzyło, nie wiem gdzie. Tu w ogóle pinga nie ma. Jest taki jak na zwykłym serwerze, to jest nawet fajne. Kurde, padać. Nie mogę to. Osi! Robi takie coś. Tutaj jeszcze jest Darius czy Master? Zastanawiam się. To jest Darius. Ale on, Darius chyba mnie upieprzy, tak mi się wydaje. Możemy spróbować. Aha, ten. Kurde, ten nie może być. Nie, to jest ruski. Ten ma cyrlicę, widzicie to? Knea jakaś. Nie miałem mawka? Dobra, idę na tego topa, bo mi zaraz Dariuszek spuszuje go. Ile kosztuje Phantom Dancer duży? 1250, ok. Za chwilę uzbieramy. No kurde, gościu. Trochę farmy stracę. Trochę mi zadaje, gościu. Dosyć mocny. Boże, co to było? Taki, co? Ma większe momenty ode mnie teraz przez tego Page'a. Przez Fage'a. Zależy, jak kto tam woli to mówić na tym. A fakt, mam to schowane. Dobra, pokazujemy już. Z bliska go chyba nie mam szans zabić jeszcze. Nie wiem, czy mnie nie zabił. Czy muszę flashować? A, muszę. Muszę, bo masę przyjął. Widzieliście tego flasha? Kiedyś bym nie złapał tym. I tak, ale teraz flashowałem. Znaczy, cofnijmy po Phantom Dancera. Szkoda, że mnie na buta nie stać. No dobra. Sajusznie kobietę! Ruska mordę zamknie! On zabije raczej. A nie, zabiję go.
Morgana jest tam idzie? Aha, Morgana nam idzie, dlatego tam jakieś tam obrażenia miała. Ja mam tylko 77 farmy, przynajmniej. Cisza, ruskich kleta. Przynajmniej zabiłem tego. W sensie przynajmniej mam farmy więcej niż ten rusek stopa. Chyba bym go nie zabił, nawet gdybym użył. Na chillku. Idziemy po Reda. Możesz to bić jak chcesz, ale ja nie chcę. Boże, przez chwilę myślałem, że on wie o tym Redzie. Jezu. Master tu może iść. Wątpię, że ten master tu by szedł, ale. Teoretycznie. Nie, dobra, poszedł na bota. Dobra. Tak myślę, czy sobie uzbierać na BF-a, ale chyba butę kupię. Bo butek jest fajny, strasznie na Yasuo lubi go mieć. Wilczki zrobił. Ok, to cofnijmy po tego buta i pójdźmy na topor. Chociaż on prawdopodobnie weźmie już tego tureta, ten rusek. Komunista ze strony. No ale dobra. Jak chce strzelać do Polaka, to będzie miał trzecią wojnę światową. Polska się na niego wysypie i będzie miał. 14 minuta, 92 farmy. Nie jest źle. Nie wiem, czemu tego nie puszuję. Na solo, czy ja bym go teraz zrobił? Wydaje mi się, że nie. Bez Xasta raczej nie mam szans go jeszcze zrobić. Ale 150 AD on ma w sumie. O Jezu, jak mi to pieprzył. Gdzie ruskie? O Boże, trzech ruskich! Trzech ruskich na topa. Pieprzeni zaborcy. No! Double kill! Double kill! Tak się robi ruskim. 2-3 ten master. Ten Xerath ładnie gra bardzo, tylko on ma tylko 60 farmów w sumie. Co ty chciałeś, typeczku, od mojej farmy? Opowiedz mi to. Słyszeliście to? Co to było? Śmieszne. Frozen Maleta raczej sobie polecimy. Koniec! Serwia, lewia! Kurde, brakuje mi troszeczkę golda. Nie wezmą chyba. Koniec, seria ubist. Co to? Tyle napisów w ogóle. Strasznie dużo. Czcionka mi się podoba bardzo tutaj. Jak u ruskich, jednak coś u ruskich. Nie, żartuję, u ruskich nic nie ma dobrego. Szmaciarze. To będzie naprawdę bardzo poprawnie polityczny film, bo przecież u ruskich to się powinno cisnąć teoretycznie. W praktyce też. Dajcie może szmatę. Dobrze. I może pójdziemy na tego topa coś popuszować. I, o, mam dwa infernale. Nie wierzę w tą. Każdy się użył. Kliknąłem już tą merkę, że mi nie uciekł. A i tak prawie cooldownu nie mam. Dobra, spuszczmy tego topa, bo jeszcze mi tutaj komuna przydepcze swoim butem socjalistycznym. Tysiąc 500. Brakuje mi 900 golda, okej. Okay. O, ładnie sobie radzi, ale no, nie poradził sobie.
Czy ja zabiję Dariusa na solo? Jest szansa w sumie. Dzięki za farm. Siema. Czy ja będę musiał używać flesza? Czy mi się tylko wydaje? Ja już myślałem, że będę musiał flesza użyć. Infi, brakuje mi 500 golda aż. Bez infi chyba nie zrobię tego Dariusa jeszcze. Czcionka ładna jest. Jakaś dziwna po prostu. Potrzebuję chyba infi albo... No szczęście Darius. Nie chce się bić. Wiecie, no ruski. Aż dziwne, że się bić nie chce. Chociaż wiecie, ruskie mają trochę inną historię niż my, dlatego on uznał, że on się nie bije, tylko broni. Rusek jeden. Dajcie mi tutaj to. Dobra, mamy Infi i Phantom Dancera, także Frozen Maleta teraz polecimy. Pójdziemy na tego mida. Może tam coś wyjdzie. Mam w sumie trzy itemy moje core. Boże święty, jakby tam wpadł z tym ultem. No i co? Nie kliknę merki. Fajnie. No chodźcie tu. No dawaj, podejdź tu, gościu. Spokój. Biegniemy tam. A, chyba nie zdążę. Jezus, Maria, myślałem, że mnie zabije. Gościu, taki jakiś wytrzymały chłop. Przeciwnik ubity. Okej, okay, ten u nich. Ten typek jest u nich dosyć silny, także w sumie miał szansę mnie zabić tak naprawdę. No, z infi to już leci ta gierka. Na chillku. No fajnie, bo tutaj też szkoda. Ja mam 13 level, on ma 180. Ja mam więcej jadę nawet nie. Co jest? Gdzie ktoś tu? Jezu. Mam większą wenty. Ha! Ha! We dwójkę chcieli mnie zabić fajance i nie mogli. Ruskie to tak mają, już zawsze w kilku na jednego Polaka biednego. Polaka biedaka się rzucą. Ruskich 50 na jety. Siema pajacu, ha! Ruski murzyn w Rosji, no i się dziwicie, że tak dostał w mordę. Że nie bronią go przed Japońcem. Oni go tam nie chcą nawet, ale to tam. Bardzo niezdrowy odcinek, bardzo niezdrowy. Dobra, i teraz weźmy szybko tutaj tego Tureta. Chyba go wezmę. A, wzięty, no spokojnie. Wezmę sobie jeszcze tą farmę i chyba cofnę. Nie, dobra, dozbieram Frozen Maleta. Koniec serii ubist. Kurde, przyjemnie się gra na tej Rosji, bo jest dużo łatwiej, jeszcze łatwiej niż na Eunę w brązie. No to jest raczej też jakiś brąz. Myślałem, że na mnie użył.
Smite! Się boi podejść! Chodźcie na Drake'a może. Nie wiem, czy on tu nie będzie szczerów. Jeśli będzie, będzie. Myślałem, że trochę inaczej tu będzie szedł, no ale... chyba cofnę po frezy maleta. I sobie go kupimy. Frezy malet wydaje mi się, że będzie tutaj bardzo przyjemnym itemkiem. 0211 ten Jean. Jakie asysty. Cicho, cicho. Bardzo ładnie, zablokowałem windwallem wszystko. Takie windwalle, to my lubimy. Dobra, mamy frozen maleta. Polećmy, tak myślę nad tą farmą. Aha, ktoś mi spingował, żeby tam nie iść. Nie wiem kto, nie wiem co jest za imię, żeby zobaczyć. Aha, Jean mi to spingował, okej. Okay. Jak się Yasuo nazywa? Rico jest. Ja jestem Rico. Jakby co? Rico to ja. Jakby ktoś się zastanawiał. Rico. Po komunistyczne, ruskie. He. He. Ten Darius taki 6-4 nie ma. Dostał w mordę. Pięknie. Master. Też dawna wyliczył. No właśnie. Ejs? O kurde! Ejs! Nieźle, nieźle. Wyszło. Kurde, nieźle. 10-3. Yasuo pozgramia. Rozgramia po ten. Wiecie. Niszczy komunizm w ogóle. Mam szansę to niby wziąć. Wezmę to na pałę. Kurde, chciałem na nim kliknąć R-kę. Fuck! Chciałem na nim kliknąć R-kę i się stamtąd wydostać. A mi nie wyszła akcja. Cicho, pies, nagrywam teraz. Spokój, siad. Siad. I się patrz teraz. Ja nagrywam teraz, synek. Nie możemy teraz się ani bawić, ani nie mogę cię głaskać. Teraz biję ruskich sierpem i młotem. Nie mam czasu. Uspokój się. Nie pisz do kamery, bo ludzie potem myślą, że to ich psy. I co wtedy? No i co? Będziesz pisał komentarze, że sorry? No myślę, że nie będziesz. Ja będę musiał. I co? No i co wtedy? Synek. No właśnie tak. No właśnie tak. Dobra, dajcie mi tu ich. Cicho, 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 cicho. 1500. Chyba pójdę midem po prostu. Po prostu z nich zaoramy. Jakbym lepszego Windwalla postawił tam i bym nie wpadł w Q Morgany, to wydaje mi się, że może bym tam z dwóch zabił. Dwóch, nawet. Chyba Deathwind Flight to sobie polecę przy okazji. Tak? Gdzieś spuszczał. Chciałoby się wziąć tego Infernala, jak dla mnie. Chcesz go wziąć, chłopcze? Tamtego gościa chyba się nie opłaca tłuc nawet. Co on gada o jakim bucie? No tutaj jest chyba frajer. O, faj.
Ruskie mnie napadły. Dobre Q. Widać przynajmniej, że nie ma bola. No tu nie używaj ulti, bo nie ma po co. No ja spadłem po prostu. No reszta teamu jest taka sama, więc Aksaksa napisali aż. Sajusznik ubity. Mój pies właśnie rzuca zabawkami swoimi, bo tak się lubi bawić samemu. Nice, Jean. Ładnie. Koniec seria ubistw. Znaczy w ogóle. Myślę, 1500 polecieć tym. Purple Noise. Biegnę, biegnę, biegnę. Gdzieś postawił. O, puszyłem. Nie, chodźcie tu. Fuck. Myślałem, że kogokolwiek dogonię. Kurde. Fuck! Nie mogę merki użyć! Cholera, znowu przegrałem teamfight moim. Ty gościu. Jak on orał? Już myślałem, że on zabije. Kurde! Co ja odpieprzam? Masaka, co ja odpieprzam? Mnie ruskie butem dobiją do podłogi zara. Kurde. Broń to, Jean! Jean! Nie wiem, czemu oni na barona nie idą tak naprawdę. Teoretycznie mają dwa inhibitory z tego. A jak będzie, to zaraz zobaczymy. No, wezmą. Cztery! Czyli się to? Nie! Ruskie! Wypadł mi z tego bazy. Z tej bazy. Out! Będzie trzeba Deadman Plate'a polecieć na pewno. Kurde. Trochę za bardzo może ich ganiam. Więcej powinienem chyba puszować. A spuszujmy mida. Na barona poszli? Aha. Są na baronie. Flash. Piękny double kill. Chodźcie tu. Ja tam idę, a mumu, ty to jest amumu jak nic. Ta, a my. Prawie zabił. Czy ten master pushuje to czy nie? Nigdzie go nie widzę, kurde. Na ten jeden item Deadman Plate, kurde, dobry byłby tu item. Przydałby się, bo oni mają tak naprawdę full AD. Poza Morganą, wszyscy AD biją. Zrobimy tak. Deadman Plate, na jeden item i tyle. Ja lubię robić sobie jeden defensywny item poza Frozen Maletem. Jak to wygląda, te napiski, Jezu. Wszystkie są takie same? Tak. Na szczęście obrazkami się leci w LoLu, a nie czyta. Kto umie czytać? Ludzie. Dobra, lecimy tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, ruskiego! Ruski ani Niemiec nie będą pluli nam w twarz. To jakiś taki dziwny ping tu jest. Nie, niby jest 40. Ale jakoś tak.
Patrzcie, czy mnie złapali właśnie? Jezu, podszedłem jak debil, naprawdę. To było idiotyczne. O, ta pułapka. O, ładnie. Myślałem, że go złapić jakoś. Trzeba uważać. Nie mogą mnie secekować ani nic. A fuck, QSS-a mógłbym polecić zamiast tego. Prosto, QSS i tyle. Się odwalił. Dajcie te moby. Moby szybko. Czego ty pajacu? Koniec gry. Luźna gierka. Fajna, strasznie. Fajnie się na ruskich grało. Fajnie można, wiecie, tak się... No wiecie, za ojczyznę. Tyle, kurde. Dobra gierka, no. Co mogę powiedzieć? Przyjemna bardzo. Fajnie się ruskich potyrało. Jedyny minus... gry na ruskim serwerze to to, że jednak ruskie przegrywają, ale jednak w twoim teamie ruskie wygrywają. To jest morał z tej bajki. Tyle, jeżeli podobał, stawcie ocenę, stawcie suba. No i dajcie znać, co tam myślicie o takiej serii, żebym sobie polatał po serwerach i w ogóle. Jeżeli się wam spodoba, więcej odcinków z serii będzie. Tyle. Na razie.